Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was w kolejnym filmie z serii Jak to jest poprawnie. I dzisiaj chciałam z Wami omówić, jak powiedzieć po angielsku zwiedzać, zwiedzałem, zwiedzałam, bo często tutaj pojawia się błąd na moich lekcjach. Popatrzcie sobie tutaj na takie zdanie. Odpoczywałem i zwiedzałem. Albo na przykład możemy powiedzieć odpoczywałam i zwiedzałam. Jak byście to przetłumaczyli? Ja Wam tutaj dałam dwa przykłady z moich lekcji. Pierwszy jest taki. I relaxed and went sightseeing. I drugi. I was relaxing and sightseeing. I jak myślicie, które jest poprawne, które jest błędne? Ja Wam tutaj pokażę. Oczywiście, jeśli chcecie się zastanowić, zatrzymajcie sobie nagranie. Ja przejdę już do odpowiedzi. Pierwsze jest poprawne, drugie jest błędne. I dlaczego tak jest? Zobaczcie, pierwszy błąd jest taki, że w tym drugim zdaniu jest użyty czas past continuous. Ja już Wam kiedyś wspominałam, że jak mówimy o wakacjach i coś na tych wakacjach było rutyną, to użyjemy past simple. My nadużywamy jako Polacy czasu past continuous. Wszystkie czynności niedokonane sobie tak tłumaczymy i to nie zawsze jest poprawnie. Pamiętajcie o tym, że jeśli coś było rutyną, nawet w jakimś krótkim czasie, bo te wakacje mogły trwać tylko 2 tygodnie na przykład, ale ja codziennie odpoczywałam, tak? Albo codziennie, czy tam co drugi dzień chodziłam zwiedzać. I już wtedy musimy użyć czasu past simple. I dlatego tutaj mamy w tym pierwszym I relaxed. Drugą rzeczą jest właśnie wyrażenie zwiedzać. Zobaczcie, to jest pełne wyrażenie go sightseeing. I do czasu przyszłego damy słówko go, tak? Czyli dlatego tu jest went sightseeing. Nie możemy użyć samego słówka sightseeing, bo to nie jest czasownik. Sightseeing to jest zwiedzanie, tak? To jest rzeczownik. I dlatego tutaj nie możemy w tym zdaniu go w taki sposób użyć. Jeśli już chcielibyśmy powiedzieć go w czasie continuous, to musielibyśmy powiedzieć I was going sightseeing. Nie, na przykład ja w tym danym dniu byłam zwiedzać i coś tam się na przykład stało. No to wtedy musimy zrobić formę gramatyczną od go, tak? I was going sightseeing. Pamiętajcie, sightseeing to znaczy zwiedzanie, to jest rzeczownik. Jeśli chcecie użyć zwiedzać, chcecie powiedzieć zwiedzałam, zwiedzałem, to musicie powiedzieć I went sightseeing. Albo ewentualnie I was going sightseeing. Dobrze. Dałam Wam jeszcze tutaj parę takich dodatkowych przykładów związanych z słówkiem zwiedzać albo zwiedzanie. Zobaczcie. Two days do not give much time for sightseeing. Czyli 2 dni nie dają zbyt dużo czasu na zwiedzanie. Tak? Czyli po polsku może byśmy powiedzieli 2 dni nie wystarczy na zwiedzanie. Zobaczcie, time for sightseeing, tak? Tutaj mamy znowu użyte jako rzeczownik zwiedzanie. Kolejne wyrażenie. Why don't we go sightseeing tomorrow? Czyli dlaczego byśmy sobie nie poszli zwiedzać jutro, albo dlaczego byśmy nie pozwiedzali jutro? I widzicie, tutaj jest te go, tak? Bo to jest nasz czasownik. Dlaczego byśmy nie poszli zwiedzać? Jeśli chcecie poopowiadać na przykład, że zwiedzaliście jakieś konkretne miejsca, to wtedy możecie użyć czasownika visit. Zobaczcie. Which cities did you visit in Spain? Które miasta odwiedziłeś albo zwiedziłeś w Hiszpanii? Okay. A recent trip to London gave me the opportunity to visit the Science Museum. Czyli ostatnia wycieczka do Londynu dała mi możliwość zwiedzenia lub odwiedzenia Muzeum Nauki. Tak? Czyli zapamiętajcie, jak już mówimy o jakichś konkretnych miejscach, no to użyjemy czasownika visit. A jak tak ogólnie chcecie powiedzieć, że zwiedzaliście, to wtedy można powiedzieć właśnie go sightseeing. I jeszcze tutaj Wam dałam takie wyrażenia przydatne. The town is well worth a visit. Czyli miasto jest warte wizyty. I tutaj a visit jest rzeczownikiem. Czyli słówko visit też może być rzeczownikiem. Możecie sobie też zapamiętać. Myślę, że dosyć przydatne wyrażenie. I ostatnie. The Queen will pay a state visit to China later this year.
czyli królowa, po polsku złoży wizytę państwową w Chinach w późniejszym czasie, w tym roku w późniejszym czasie. Tak, czyli też sobie zapamiętajcie, że widzicie, znowu tu jest kolokacja inna w języku angielskim niż w języku polskim. W języku polskim my składamy wizytę, a oni płacą wizytę, jeszcze jest przyimek to, do jakiegoś kraju na przykład, tak? Czyli zapamiętajcie sobie te wyrażenia. Tak szybciutko podsumujemy, bo tego trochę tutaj jest. Czyli pamiętajcie, pierwsza rzecz dzisiaj, żeby używać czasu past simple, jeśli coś było rutyną w przeszłości, nawet jeśli to były tylko krótkie wakacje, ok? Druga rzecz, pamiętajcie, że jak mówicie zwiedzałam, zwiedzałem, to musimy użyć słówka go, tak? Go sightseeing, to jest pełne wyrażenie. Samo słówko sightseeing to znaczy zwiedzanie, to jest rzeczownik. I możecie go użyć na przykład w takim wyrażeniu jak time for sightseeing, tak? Czyli czas na zwiedzanie. Tutaj już właśnie w tym naszym wyrażeniu go sightseeing, czyli zwiedzać albo iść zwiedzać. Jak już chcemy powiedzieć, że coś konkretnego zwiedziliśmy, jakieś konkretne miasto, konkretne miejsce, to użyjemy czasownika visit. Visit to też jest wizyta, tak? I coś może być na przykład warte wizyty i wtedy powiecie it is worth a visit. No i wyrażenie tutaj takie składać komuś wizytę, takie dosyć formalne, pay a visit to, tak? To China na przykład. Zdania oczywiście wzięłam ze słownika. Dobrze, myślę, że jest to dla Was zrozumiałe, mam taką nadzieję. Jeśli chcielibyście dostać notatkę z tej lekcji, zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter. Tutaj za chwilkę ukaże się ikonka, przydatne notatki z gramatyki. Po kliknięciu w ikonkę możecie zostawić mi swój adres e-mail i ja wysyłam na te adresy notatki z tych lekcji, które tutaj oglądacie. I dziękuję Wam już dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gosia Piecha, Centrum Języka Angielskiego CEL. Cześć!